Prezenty w postaci prawdziwych diamentów, ogromny tort, pokaz sztucznych ogni, a także zaproszeni goście specjalni. Tak wyglądały drugie urodziny największego centrum handlowego w regionie, Galerii Victoria. Jubilatka od momentu swojego powstania nie tylko zwiększyła liczbę najemców, ale również wybudowała hotel oraz wpisała się na stałe w kalendarz kulturalny Wałbrzycha. Przez cały tydzień w galerii handlowej można było uzyskać kupon upoważniający do wyboru jednego spośród paruset minerałów. Na imprezie kończącej obchody jubiler sprawdzał ich wartość. Część z nich okazała się kamieniami szlachetnymi. Wśród tych ukrytych pudełeczek, bardzo estetycznie przygotowanych, znajdowało się 5 żywych diamentów. A dalej dodatkową atrakcją tego całej naszej promocji było to, że te diamenty wśród osób, które wylosowały, mogły być oprawione i tak się stało, były oprawione z kolei w oprawę ze złota. Gości Galerii Victoria przywitała aktorka Katarzyna Cichopek. Pokrojono również olbrzymi tort, którym poczęstowano klientów centrum handlowego. Zwieńczeniem spotkania był efektowny pokaz sztucznych ogni, które rozbłysły nad Wiktorią. 1-0! Wiktoria przez 2 lata swojej działalności powiększyła się o nowych najemców, jak markowe sklepy, stoiska usługowe oraz lokale gastronomiczne. Niedawno ukończony został również hotel znajdujący się przy centrum, w którym mieści się 130 pokoi na 230 miejsc noclegowych. Wiktoria ma jednak nie tylko wymiar handlowy. 2-letni okres to również liczne koncerty i imprezy kulturalne oraz sportowe, a także wydarzenia edukacyjne i społeczne. Galeria jest propagatorem takich inicjatyw, jakby choćby nasze punkty krwiodawstwa. Mabobusy, które przyjeżdżają 2 razy w roku, są przeprowadzane badania dla kobiet, ale również to są wiele innych atrakcji. To są choćby nawet ostatnie pokazy FMX motorowe, które wzbudziły ogromne zainteresowanie i amfiteatr był wypełniony po same brzegi.